Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ostatnimi czasy coraz więcej ludzi zauważa pewne podobieństwa między obecną sytuacją a tym, co obserwowaliśmy przez ostatnie dwa lata. Konkretnie chodzi o przepychanie niesamowitych wręcz absurdów i absolutnego zakazu jakiegokolwiek dyskutowania z tymi absurdami, no bo przecież jest. Dobro nadrzędne. Absolutnym hitem tej sytuacji, która miała miejsce przez ostatnie dwa lata, był zakaz wstępu do lasu i nie wolno było komentować, dyskutować ani nawet pytać dlaczego. No, co? Mieliśmy się zarazić wirusem od wiewiórek? Nieważne, nie pytaj, bo jak zacząłeś pytać, to byłeś foliarzem, płaskoziemcą i coś tam jeszcze. Teraz. Mamy sytuacje bardzo podobne. Przechodzi cała masa różnych, kuriozalnych rzeczy, i też nie wolno pytać. Z tą różnicą, że teraz jak pytasz, to jesteś tak bardziej ruskim trolem, agentem lub coś podobnego, nawet jeśli sytuacja, która się pojawia, w żaden sposób nie wspiera ani nie szkodzi Rosji. Czyli mówiąc krótko, jest dla Rosji. Absolutnie neutralna, a więc Rosjanie mają serdecznie gdzieś, jak ta sytuacja się potoczy, a po prostu ewidentnie gołym okiem widać, że ktoś pod medialną przykrywką tej obecnej sytuacji, która uniemożliwia zadawanie pytań, a co za tym idzie, uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi i uniemożliwia. Powstrzymanie pewnej absurdalnej sytuacji, ktoś, wykorzystując to wszystko, co się dzieje, po prostu załatwia sobie swoje interesy. Któż z nas, drodzy Państwo, jako producent czegoś, nie chciałby móc robić czegoś takiego, że w ofercie dla klienta, w tym wypadku w liście produktów, składu na opakowaniu, wypisuje jedno, Natomiast tak naprawdę jest tam zupełnie coś innego i to jest legalne, i to jest normalne, i tak może być. No bo oczywiście wojna na Ukrainie. Pytacie w jaki sposób to, że konsument będzie nieświadomie spożywał nie to, co myśli, że spożywa, ma zaszkodzić Putinowi? No nie da się, ale nie wolno, w żaden sposób nie będzie mu szkodzić, bo Putin ma no, w dupie co jemy, no, co go to obchodzi, tak? Jego może obchodzić, czy kupimy to u niego, czy też nie kupimy to u niego, no, ale takie wprowadzanie w błąd legalne konsumenta co do składu produktu, no wydaje mi się kompletnie chore i według mnie nieakceptowalne. Zaraz będziemy czytać artykuł, gdzie to jest. Tłumaczone, moim zdaniem w sposób kompletnie nietrafiony, ale najpierw uświadommy sobie, po pierwsze, jaki to jest absurd. Wyobraź sobie, że ten nowy przepis, że producenci żywności mogą zmieniać skład swoich produktów bez poinformowania o tym na etykiecie. Czyli, nie wiem, myślisz, że jesz produkt A, a jesz produkt B. Powiedzmy, że coś takiego dotyczy nie producentów żywności, tylko na przykład producentów elektroniki. I co by to oznaczało? Że idziesz do sklepu i kupujesz sobie komputer z kartą graficzną 3090, a w środku jest 3060. Dla tych, którzy nie znają się na technologii, to jest kilka tysięcy złotych różnicy w kosztach. I czyli zapłaciłeś za super wypas kompletnie topową kartę, a dostałeś taką no, z najnowszej generacji, ale najgorszą. Dostałeś towar kilka tysięcy złotych tańszy. I jeszcze ci o tym nie powiedzieli. Na etykiecie jest napisane RTX 3090. Idziesz do domu, otwierasz kompa, RTX 60. Idziesz do sklepu i mówisz panie, ale ja się nie na to umawiałem. Na ofercie było napisane RTX 3090. Karta o 7000 zł droższa od tej, którą wsadziliście. Wymieńcie mi kartę na taką jaką zapłaciłem albo oddajcie pieniądze. Ty, ruski agencie, ty nie wiesz, że jest inflacja, nie wiesz, że jest wojna na Ukrainie, nie wiesz, że są porwane łańcuchy dostaw? Wsadziliśmy ci taką kartę, jaką mieliśmy i przestań tu się kłócić, bo zaraz cię tam do jakiegoś PiSu czy innej tej telewizji na trzy litery podamy i będziesz odpowiadał za wspieranie Putina. A co ma wspólnego z tym Putin? Przecież te karty produkuje się kompletnie poza Rosją. Ruskie są kompletnie niezdolne do wyprodukowania jakiejś nowoczesnej technologii. W wyniku sankcji w ich samochodach nie będzie się montowało w tej chwili ABS-ów, bo nie umieją nawet ABS-u zrobić. A pan sugeruje, że oni karty graficzne produkują i że podmieniliście mi karty y, 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 graficzne po to, żeby Putina, y, y, Putina osłabić? Ty naprawdę jesteś ruskim agentem? Tak by argumentował ruski agent. Chore nie, a drodzy Państwo, w przypadku produktów żywnościowych jest to chore jeszcze bardziej. Bo o ile komputer, zwłaszcza blaszak, może być w domu rozkręcony i się dowiemy, co tak naprawdę nam do tego komputera wsadzono, o tyle w przypadku produktów żywnościowych większość z nas nie jest w stanie stwierdzić, z czego ten produkt jest zrobiony. No, możemy mieć jakieś tam domniemania. Że coś się zmieniło, bo smak jest inny, albo jakby konsystencja nie taka. No ale to są tylko domniemania. Równie dobrze mogliśmy mieć katar, albo nam powiedzą, że mamy wirusa, i przez to teraz jest taka nowa mutacja. Nie tracisz smaku, tylko ci się zmienia. Odbiór smaku. No za. Pewności nigdy nie będziesz miał, tylko podejrzenia, no już, a już kompletnie na pewno w życiu tego za cholerę nie udowodnisz. Niezłe, nie? Dodajmy jeszcze do tego, że skład produktów żywnościowych przekłada się na bardzo wiele rzeczy. Między innymi na poziom zdrowotności tego produktu. Ale także na poziom, nazwijmy to, pewnego odbioru. I może tutaj przeczytajmy sobie to, co właśnie napisano na, na portalu właśnie portalspożywczy.pl. Co też jest bardzo ciekawe, to, że producenci żywności mogą zmieniać skład produktów bez informowania o tym klientów na opakowaniu, lub też będą mogli. Bo tytuł sugeruje, że dopiero będą mogli, a treść artykułu wprost twierdzi, że już mogą. Ale tutaj to tak zostawmy. No, o tym, że tak jest, że tak podaje wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dowiadujemy się z portalu, uwaga, portal spożywczy.pl. Mi się wydaje, że taka informacja jest na tyle ważna, że powinniśmy o tym się dowiedzieć z TVP, z TVN-u, z Polsatu, z najważniejszych dzienników. Może ja miałem strasznego pecha, bo oglądałem te programy i nie zauważyłem takich audycji. Może akurat, nie wiem, jak w kiblu byłem albo jak spałem to podawali, więc ja nie twierdzę, że tego tam nie było. Ale moim zdaniem powinno być to tak grzane tym tematem, że, że, że po prostu no, nie da się przeoczyć. O więc pewnie miałem wyjątkowego pecha, że przeoczyłem. Drodzy Państwo, tak jak tu jest powiedziane, Kupuj, jest jakiś produkt i on ma pewien skład. I ten skład jest na opakowaniu. Ten skład dla wielu ludzi jest ważny. Na przykład, ja nie lubię GMO. Staram się też od jakiegoś czasu, może trochę po mnie widać, bardziej dbać o siebie, co przekłada się na to, że trochę więcej mam różnej aktywności fizycznej i staram się zdrowiej odżywiać. W związku z tym dla mnie jest bardzo ważne, żeby odżywiać się w miarę zdrowo i czytam etykiety, żeby nie jeść świństw. Jeszcze dla kogoś może być ważna ekologia. I na przykład nie chcę jeść czegoś, co zawiera olej palmowy, gdyż wie w jaki sposób olej palmowy jest pozyskiwany, i wie, że to się łączy z bardzo poważną degradacją dużych obszarów planety Ziemia. I ktoś nie chce jeść oleju palmowego z powodów ideologicznych, ekologicznych. A ktoś inny może sobie dodatkowo zdawać sprawę, że olej palmowy jest po prostu cholernie niezdrowy i nie chce go jeść. Taki ktoś może być skłonny zapłacić więcej, żeby nie było oleju palmowego, tylko żeby był na przykład olej słonecznikowy lub rzepakowy. Prawda? I teraz taki ktoś. Kupuj, ma do wyboru powiedzmy, nie wiem, dwie, dwa, dwa produkty, powiedzmy z olejem, już nieważne jakie. I na jednym jest palmowy, na drugim jest rzepakowy na opakowaniu. I róż, się różnią ceną 30%. I ktoś płaci te 30% więcej, żeby nie jeść oleju palmowego, bo jest nieekologiczny i niezdrowy. No i się okazuje, że tam był palmowy. I nie muszą się o tym informować na etykiecie. Dlaczego? No bo ym, wystarczy teraz, według tych rzeczy, o których pisze ten portal, wystarczy, że producent stwierdzi, formalnie to udowodni, ale uwierzcie mi, że w praktyce stwierdzi, że no niestety ty w wyniku tego, co się dzieje, nie był w stanie kupić tego, tej substancji, którą zawsze używał. Tam formalnie jest napisane, że udowodni, że nie było możliwości zakupu tego, co chciał, czyli w tym wypadku na przykład oleju rzepakowego. Problem polega na tym, że każdy, kto chociaż trochę zna się na realiach biznesowych, ten wie, że nie ma czegoś takiego, że fizycznie nie da się kupić. Gdzieś ten olej rzepakowy jest. No ale będzie w Chinach, w Korei Północnej, na Tajwanie, gdzieś będzie. Więc fizycznie możliwość zawsze jest. Rozumiecie? Więc w praktyce będzie tak, że musisz powiedzieć, że nie dałeś rady. Kupić i jakoś to uprawdopodobnić. Na przykład u Twojego aktualnego dostawcy nie było. A więc w praktyce bez problemu każdy producent będzie w stanie coś takiego wykazać. I będzie w stanie, wtedy będzie, będzie mógł. Podmieniać składy swoich produktów na, na inne odpowiedniki i nie będzie musiał o tym informować na opakowaniu, tylko będzie musiał dać tam, gdzie jest, jest data przydatności do spożycia, jakiś kod literkowy i gdzieś w sklepie ma być wywieszone, co te literki oznaczają, a jednocześnie na stronie producenta ma być. Wykazane, tak? No bo każdy z nas, jak na przykład, nie wiem, bierze sobie w markecie swój jogurt ulubiony, to ma ochotę szukać gdzieś jakiejś kartki, co oznaczają literki, i szukać te kody, co to oznacza. A już na pewno każdy z nas po prostu każdy, przed, przed się do sklepu albo w trakcie będzie łaził po stronach internetowych producentów i sprawdzał na ich stronach internetowych, czy oni czasem nie zmienili składu produktu. To nikt tego nie będzie robił. Po prostu nikt. W związku z tym producenci dostali możliwość przyoszczędzenia naszym kosztem, gdyż jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że będzie dochodzić do takiej sytuacji, że Producent powie: Kurde, nie mogłem kupić taniego składnika, w związku z tym użyłem droższego. Jakoś mi się wydaje, że tak nie będzie. Nie wierzę w to, że na przykład um, producent, który używał taniego oleju palmowego, nagle podmieni go na rzepakowy lub słonecznikowy i nie będzie się tym chwalił na etykiecie. Jakoś mi się kurde wydaje, że to zrobi. Natomiast w drugą stronę, jak produkt składnik drogi będzie podmieniany na tani, to jestem przekonany, że to już będzie dość, yy, powiedziałbym, pewne. I teraz tak. W wyniku tego, co traci konsument? Przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale między innymi pieniądze, tak? Bo będziemy potencjalnie płacić za yy, droższe rzeczy. Ale lepsze, a potem się okaże, że zapłaciliśmy za nic, bo co mają taki skład sam jak te tańsze. Druga rzecz, kwestie zdrowotne. Dieta bardzo mocno przekłada się na kwestie zdrowotne. Jest nawet takie powiedzenie, z którym ja się zgadzam, że kto oszczędza na jedzeniu, wkrótce te zaoszczędzone na jedzeniu pieniądze odda lekarzowi. Niestety, niezdrowa dieta. Bardzo mocno przekłada się na stan zdrowia, a jak wiadomo, Państwowa Służba Zdrowia działa jak działa. W związku z tym, zwłaszcza ludzie już starsi albo schorowani, no nie powinni jeść pewnych rzeczy. I to, czy dojdzie do podmianki, jest dla nich bardzo ważne. Zwłaszcza, że może być nie tylko podmianka co do zastąpienia jednego składnika drugim, ale również w przypadku niektórych produktów może być podmianka co do yy, ilości procentowych. Nie wiem, czy to cały czas teraz funkcjonuje, ale za czasów, jak byłem mały, funkcjonowało. Ja się kiedyś babci spytałem, świętej pamięci, Panie świetna nad jego duszą, babciu, a jak to jest, że jak ty robisz sernik, to on ma taki fajny smak, taki nie za, nie za słodki, taki bardzo, bardzo przyjemny, a jak kupuję sobie sernik cukierni to nie jest tak cholernie słodki. Na babcia prosta kobieta, ale mająca bardzo jak widać dobry instynkt mówi tak wnusiu, bo kilogram cukru jest dużo tańszy niż kilogram sera. Czyli producenci pchali dużo tego co tanie, czyli cukru, a mniej tego co drogie, czyli sera. Nie wiem czy nadal kilogram cukru jest dużo tańszy niż kilogram sera. Ale to był tylko taki przykład. Tak samo tutaj. No, masz różne proporcje różnych składników. To co za problem? Pozmieniać proporcje. Tak, żeby było więcej tego tańszego. No i trzecia kwestia, drodzy Państwo, obrzydliwości. W chwili obecnej, wśród nazwijmy to działaczy, lansowana jest moda na. Jedzenie robali. Unia Europejska jakiś czas temu wydała zgodę na wykorzystywanie określonych robali do celów spożywczych. No to tak z grubsza, od strony, nazwijmy to, molekularnej, tak to nazwijmy. Oczywiście wiem, że to nie jest stricte molekularność, ale tak to przyjmijmy. No takie, takie robale, no to jest mięcho, to jest źródło białka. Jakby tak pomielić takie larwy czy inne rzeczy, to można by to uznać, że to jest substytut na przykład kurczaka. Podobne są niektóre bardzo podobnie smakują. No i co? Kupujesz sobie polędwiczki z kurczaka, panierowane. Już pomijam fakt, gdzie, gdzie kurczak ma polędwicę, no ale tak się przyjęło. Kupujesz polędwiczki z kurczaka w panierce, a okazuje się, że tam są pomielone robale w panierce. Gwarantuję wam, że, że kilogram robali będzie dużo tańszy niż kilogram kuraka. Zwłaszcza, że zdaje się, że do tych polędwiczek to są takie droższe elementy kuraka robione. Super, nie? A potem. Ten na przykład po kilku latach e, czegoś takiego, takiego procederu, mogą nam powiedzieć, że, że jak będę już oficjalnie dawać składy produktów, że, e, no słuchajcie, to no, tak wyszło, że wy tak i tak już od lat to wszystko jecie, więc co się burzycie? Co wam tam przeszkadzają te, te robaczki? Przecież od dawna je jecie i je krzywdujecie sobie, a teraz nagle coś wam nie pasuje? O co Wam chodzi? Proszę Państwo, to jest chore. Tak nie powinno być. I teraz przeczytajmy sobie artykuł i go skomentujmy. Autor pani Olimpia Wolf, portal nazywa się Portalspożywczy.pl. Tytuł: Producenci mogą zmieniać skład produktów bez informacji na opakowaniu. Znak zapytania. Jest jeden warunek. Czyli, jak już z tamtego tytułu, ja rozumiem, że mogą po spełnieniu tego jednego warunku, a z treści artykułu wynika po prostu, że mogą. Tylko rzeczywiście jest jeden warunek, ten, o którym mówiłem, czyli, że no nie byli w stanie kupić tego, co, co powinni. Jeśli producent nie miał dostępu do danego składnika i musiał go czymś zastąpić, może użyć. Tego składnika bez konieczności zmiany informacji o składzie na opakowaniu danego produktu. Mówi nam Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Czy już jest wprost rozwiązane? I kwestia nie miał dostępu. Kwestia nie miał dostępu, a udowodnił, że się nie dało. To jest o coś takiego. Taka przepaść. Nie miał dostępu, może w, można wykazać m.in., tym, że dotychczasowy dostawca powiedział, że nie ma. Oddzwoniliśmy kilku innych dostawców, też powiedzieli, że nie ma. A producenci są często, bardzo bym powiedział, tacy zaradni i na przykład wiedzą, kogo obdzwonić, żeby nie było. A jeszcze raz podkreślę, no, motywacja jest bardzo, bardzo duża, bo no, produkty potrafią się różnić ceną wielokrotnie. Wojna w Ukrainie. Zaburzone łańcuchy dostaw. Rosnące ceny gazu, prądu, pracy, postępująca inflacja, wojna na Ukrainie. Mam trochę ciekawe, tam napisali w Ukrainie, tu na Ukrainie. Wszystko jest sporym wyzwaniem dla producentów żywności. Którzy szukają różnych sposobów oraz metod, aby zwinnie i elastycznie reagować na kolejne przeszkody. No. Tylko, że zwróćcie drodzy Państwo uwagę, że te, te pierwsze, czyli rosnące ceny gazu, prądu, pracy, postępująca inflacja, to wszystko nie ma nic wspólnego z niedostępnością składników. Za to. Jest to motywacja do zakombinowania, no bo rosną koszty. Więc jest motywacja do zakombinowania, żeby gdzieś te koszty obniżyć. Wojna na Ukrainie rzeczywiście może wpływać na niedostępność niektórych składników. Dlaczego? Bo na przykład na Ukrainie produkuje się bardzo dużo słoneczników, a przez to na przykład teraz jest problem z olejem słonecznikowym. Żeby nie było wątpliwości. Przed wojną też był problem z olejem słonecznikowym, wiecie dlaczego? Chińczycy wiele miesięcy przed wojną na Ukrainie zaczęli wykupywać olej słonecznikowy. Ciekawostka, nie? To by sugerowało, że, że Chińczycy wiedzieli na wiele miesięcy przed tym, jak Putin zaatakował Ukrainę, że on to zrobi. I ta sugestia jest całkiem prawdopodobna, również ze względu na to, że może pamiętacie pan Xi Jinping, czyli szef chińczyków, publicznie zapelował do Putina, żeby nie atakował Ukrainy dopóki się nie skończy olimpiada w Chinach. No i co? No i Putin posłuchał, zaatakował chyba <coughs> dwa dni po zakończeniu tej olimpiady, a wszystkim się wydawało, że zaatakuje w trakcie. Taka ciekawostka. Ech. Ale to są tylko kilka typów produktów, których można, można, drodzy Państwo, powiedzieć, że brakuje przez wojnę na Ukrainie, jeśli chodzi o spożywkę. I zwróćcie uwagę, że tutaj w tych przepisach nic nikt nie mówi, że można zastępować tylko składnikiem równoważnym. W tym artykule będzie mowa o tym, że no, jak ktoś nie może olejem Słonecznikowym to, żeby zamienił na rzepakowe, w miarę równoważne. W miarę. Ale dlaczego producent, skoro już zamienia, miałby zamieniać na równoważni, który jest drogi? Zobacz, jestem przekonany, że pójdą w palmowy, który jest cholernie tani, ale bardzo niezdrowe i bardzo nieekologiczne. Produkcja oleju palmowego niszczy planetę. Dosłownie, to nie jest ekologizm, co ja teraz mówię, tylko prawdziwa ekologia. Faktycznie istnieją spore trudności dla producentów żywności. Nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Najprostszym przykładem jest chociażby olej słonecznikowy, którego głównym dostawcą na rynku europejskim jest Ukraina. W tej chwili. Jest z tym poważny problem, ale braki innych składników również występują. Mówi Andrzej Gartner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Oczywiście olej słonecznikowy można w takich sytuacjach zastąpić chociażby olejem rzepakowym. Ale ja od ciebie dodam, ale taniej jest palmowym albo jakimś świństwem chemicznym. Ale Problem polega na tym, że każdy zapakowany produkt żywnościowy ma swój skład. I jeśli skład ten nie zgadza się z tym, co jest w środku, to teoretycznie, zgodnie z prawem żywnościowym, występuje podejrzenie o zafałszowanie opakowania. No, nie teoretycznie, tylko w praktyce. Czytamy dalej. Zaraz tu będzie totalny absurd. Firmy spożywcze mają problemy z dostawą opakowań. Gartner podkreśla, że to bardzo duży problem, bo oprócz tego, że występują braki w dostawach surowców, to również wydłużył się czas oczekiwania na opakowania. Kiedyś czekało się na nową partię opakowań miesiąc. W sensie kiedy? Bo ja pamiętam, że to tak parę dni, ale może kiedyś rzeczywiście. Teraz potrafi to być 3-4, a nawet więcej miesięcy. Zaopakowania. W związku z tym szybkie zmiany składu byłyby niemożliwe. Gówno prawda. Jak można zmienić skład? Bardzo prosto naklejką. I taką naklejkę z nowym składem można bardzo prosto wydrukować, a następnie naklejać. To jest bardzo proste, bardzo łatwe. Bardzo wiele firm tak robi. Na przykład bardzo dużo. Firm, które, które sprowadza produkty z zagranicy, ich nie przepakowuje, na, y, nakleja naklejkę ze wskazaniem importera i podstawowe informacje, które y, prawo wymaga. Można, można. Po cholerę drążyć skałę. Zmieniłeś skład? Naklejasz naklejkę. No, tylko wtedy to taka naklejka, zwykle biała, z czarnym, czarnym na drugim, bo takie są najtańsze. No, bardzo mocno rzuca się w oczy. I wtedy taki producent przyzwyczajony, że to jest towar dobrej jakości, z dobrych składników, a więc z drogi, zwróci uwagę. I przeczyta sobie. I nagle stwierdzi, że nie kupuje. O to, drodzy państwo, chodzi. Jestem pewne. Dla chcącego nie ma nic trudnego. <laughs> albo producent musiałby przestać produkować i nie dostarczać, albo naraziłby się na poważne konsekwencje, mówi. No, bo naklejenie naklejki przerasta go intelektualnie. Przypominam, że takie naklejki można naklejać maszynowo. To nie jest trudne. Ech. Jest jednak rozwiązanie, które było dyskutowane w Unii Europejskiej oraz na poziomie urzędowej kontroli w Polsce. Mówię tu o inspekcji jakości handlowej artykułów rolno spożywczych oraz głównym inspektoracie sanitarnym. Bardzo się cieszymy, e, e, bardzo, się cieszy, bardzo się cieszymy się, tak to jest napisane, że inspekcje zgodziły się na elastyczne podejście do znakowania produktów w wyjątkowych sytuacjach, tłumaczy Gartner. Ja jako konsument się nie cieszę. Oznacza to, że jeśli producent jest w stanie udowodnić, tu jest udowodnić, tam było co innego, że faktycznie nie miał dostępu do yy, danego składnika i musiał go czymś zastąpić z powodu chociażby przerwania łańcucha dostaw, to może użyć tego składnika bez konieczności zmiany informacji o składzie na opakowaniu danego produktu wyjaśnia, gdzie pojawia się informacja o zmianie składu produktu, to bardzo duże ułatwienie i sporo oszczędności zarówno w opakowaniach, jak i w dostępie do produktów oraz yy, nie marnowaniu żywności. Czyli piękne słowa do tego, że mogą nas rąbać na składzie. W związku z tym zostały określone pewne zasady opublikowane na stronie Inspekcji jakości handlowej artykułów rolno spożywczych, w jaki sposób poinformować konsumentów, że taka zmiana ma miejsce bez konieczności zmiany na opakowaniu. Jeśli zmiana nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa konsumentów, na przykład nie dotyczy alergenów, czyli jeśli cię to nie zabije od razu, bo od razu ci tak powiem, że jak będziesz jadł niezdrowe żarcie, to cię to wcześniej uka czy później ukatrupi, no ale jak na przykład najesz się orzechów, a jesteś uczulony na orzechy, to cię zabije od razu. <laughs> no chyba, że szybko przyjedzie karetka i cię wyciągnie ze wstrząsu. No to jeśli tak nie jest, to można dokonać. Takich zmian informując konsumentów chociażby w ten sposób, że przy dacie przydatności do spożycia nadrukowuje się odpowiednią literę. Czyli to jest zmiana raptem w drukowaniu samej daty przydatności do spożycia. Znaczenie tych literek musi być opisane w specjalnym komunikacie, który wywiesza się w sklepach. Mhm. Widzieliście jakiś taki komunikat? I pytanie, gdzie się wywiesza? Przy wejściu? Wtedy konsumenci mają łatwy dostęp do tych informacji. Tłumaczę, no ja tutaj jestem w sporze. Moim zdaniem to nie jest łatwy dostęp do tych informacji. Gdyby to było, drodzy Państwo, informacja wielką, tłu, wielkim tłustym drukiem przy półce sklepowej, na której ten produkt jest wywieszony, o to co innego, a nie że gdzieś tam w sklepie. Oczywiście, w niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie. Do, niwyżej jest dodatkowa informacja na stronie producenta. Ale zasadniczo przyjęto zasadę, że konsument w momencie zakupu musi mieć dostęp do tej informacji. No, jak wie, że ma szukać. Warto również zauważyć, że Unia Europejska próbuje ten problem rozwiązać jak najszybciej, więc to są dobre wiadomości, zarówno yy, dla firm spożywczych, jak i konsumentów. Nie, dla konsumentów to są fatalne wiadomości. Fatalne. <laughs> Idziesz do salonu samochodowego, chcesz zapłacić za. E, zapłaciłeś za silnik dwulitrowy i samochód w wersji 4x4, a masz potem silnik 1,5 litra i z napędem tylko na jedną oś. Ale płacisz za ten lepszy model i to jest dla Twojego dobra. Jasne. E, którzy nie są narażeni na brak informacji, ale też dzięki temu nie narzekają ją też na brak produktów na półce. Podsumowuje Andrzej Gardner Przepraszam, ale jak dla mnie to to jest jakaś ostra paranoja. A co wy na ten temat myślicie, to bardzo was proszę, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Do zobaczenia i pa.